Dzień dobry Państwu. Chciałem powiedzieć sobotnią i niedzielną poniedziałkową historię i dzisiejszą, wtorkową. W trzech szpitalach byłem. Pierwszy szpital zaleczyłem w Śniadecki. Odmówili. Skierowali do miejskiego. Tam przyjęli. Dalej mnie kroplówki, dalej mnie od tego cukrzycy ten co pompa pompuje, jak to się nazywa? Nie wiem dokładnie i się nie będę, ale wiesz co to powiedział. Tak, wiem o co chodzi, ale tego. Całą noc męczyłem się tam, bo dostałem dwie pompy. Dzisiaj miała być trzecia. On by dzwoniał na lekarki telefon. Ale powiedz kto? Krzysiek, ale powiedz kto? Kto? Paweł z Warszawy, tak? Paweł z Warszawy. Ten, który tobie chciał serdecznie pomóc. Tak, on bardzo serdecznie chciał pomóc. Wyzwaniał do niej, lej tych kroplówek, lej wszystkiego, żeby zdech. Ja coraz lepiej się czuję. No i bardzo dobrze. Ale czekaj, Andrzej, ale Krzysiek, ale widać po tobie, że ty się lepiej czujesz. I co? Napisałem pismo do pani doktor nie Polki, ale tej to Ukrainki. Ale to pani doktor to jest pani doktor. No to czy Polka, czy Ukrainka, czy... Ukrainki. I co? Czyli tego, czy... W początku wyraziła zgodę na wyjście. Nie szpitala. Napisz pan takie oświadczenie, że pan wyraża zgody, że jak ja nie będę odpowiadać i lekarze, to co? Dobrze, kierowało się? Dobrze, Krzysiek, ale... Że nie kierowałem mnie. No to mów, no. Że to ja cię wypuszczę. Napisałem takie pismo, oddałem w ręce, był obchód. Ona i ordynator, bo rozmawiali z ordynatorem, ona, ordynator przeciwko. Gdzie mnie zawieźli? Zgadnij. Do Choroszczy. Co? Ciebie do Choroszczy? Tak. Z jakiego względu? A co ty masz? Z głową nie tak? Ale przecież był Jacek. Nagrywaliśmy wszystko na bieżąco. Czy coś było nie tak z tobą? Zaraz pokażę wam. Krzysiek, może leży gdzieś tutaj pisma. Weź Andrzej, zobacz. Nie. Gdzieś masz u siebie. Gdzieś tutaj mam. Może ubraniami zawaliłem. Lekarz bardzo dobry. Świetny. Akuratny. Akuratny. I spojrzał tylko na mnie. I powiedział tak. Gdzieś się zawieszyło. I powiedział tak. Tylko... Dokumentu. Ciągnęli mnie na wózku. Powiedział tak. A czego pan chcesz tutaj? Czego pan przebywasz? Co pan żądasz ode mnie? Co? Bo... A ja mówię tak, panie doktorze. Pawełek z Warszawy sobie myślił, że Krzysiek jest wykorzystywany, że coś tam, i... Przepytał mnie. Nieprawda?
wszystko mnie przepytał, od A do Z. Mam skorości wszystkie dokumenty, że pan tu nie należy. Kto odmawiam pan? Przyjęcia. O. No i ale żebyś był akuratny i tego, i to nie, żeby był. Młodzież na wieszkową karetkę przywiozła i na badanie popa. A. No niestety, no tak. I tak była. A co, pop to jest święty? Nie święty, ale ja cię powiem tak. Pop nie powinien pić. I poszedł od razu na ten. No nie, szłonkę do tego do. Oj, Maszo, zawieźli Kononowicza do tego, do szpitala i jego nigdzie nie chcieli przyjąć. Czyli co, Pawle? Chuju ty zajebany. Co, chciałeś Krzysztofa tego ubezwolnić? Co, chciałeś przejąć Belweder. Majątek jego? Belweder. Nie, Belweder? Jesteś chujem, kurwa, dla mnie. Nie, bo mnie spotkałeś na ulicy z jakimś, kurwa... Zybi. Zybi nie trybi. Zybi nie trybi, kurwa. Zybi w ogóle nie trybi, kurwa. Chcesz Zybi? Ja ci wyślę, kurwa, tego, butelkę Roro. Roro, denaturat. Kupię ci specjalnie, kurwa, kupię ci specjalnie, wyślę ci, kurwa, chuju, butelkę Roro za 5 zł od ruskich. Po to, żebyś, kurwa, się nachlał. Metanol, bo jeszcze ci mało było. Jeszcze co? Czy chcesz, to wyszli ci dwie butelki nawet. Tylko, kurwa, nie fikaj, nie skacz, bo tu w Białymstoku to nie jest tak, że tego, że sobie możesz się rządzić. A ty, chuju zajebany, nie oskarżaj nikogo, nie pisz na filmach, nie mów na filmach, że ktoś Krzyśka krzywdzi. Bo to nie jest prawda. Bo to nie jest prawda, bo my kasy mamy w chuj. Dla nas za to, ty oskarżasz Jacka, ty oskarżasz Sławka. Oni za to dla nas płacą. My mamy z tego pieniądze, my jeździmy taksówkami. Zapytaj się Krzyśka. Dajemy. Niech Krzysiek sam powie. Nie jesteście nas na taksówki? Krzysiek, powie. Paweł, lepiej nie zjawiaj się tutaj. Bo ja szykuję swoich ludzi. Ale kogo? Zybiego bez Zybi mózgu? Nie trybi. Nie. Zybiego bez mózgu? Że on przyjeżdża z Zybim? Bo co? Bo on się boi? Chciał przyjechać? Proszę bardzo. Niech sam przyjedzie. Niech normalnie pogada. A nie on bierze jakiegoś... Zybi nie trybi. Zybi trybi, kurwa. Nie trybi. W ogóle nie trybi, kurwa. Jeśli mu dać pół litra wódki, to kurwa to się zajebie w łeb. Kurwa. Metanolu może mu dać, metanolu. I tego, i co? I o, Figo Fago? Podsyła ci jakieś papiery do podpisania? Krzysiek, no kurwa. Jakie to papiery były, panie Krzysztofie? Papiery to były takie. W szpitalu. Lekarka nam dała, żeby kto był nade mną tym niepełnomocnikiem, tylko jak to się nazywa? Opiekunem. Opiekunem. Prawnym. Nie. To nie prawny, tylko wiesz. Pełnomocnikiem. No pełnomocnikiem. No i co? I, do i choroby co? Historii. I co? I wszystko by ci zabrał. Upoważniony. I wszystko, i wszystko ja by ci zabrał. Nie. Mówię, nie mam nikogo i nie tam. Nikogo nie upoważniam. Nikogo nie upoważniam. I myślę, jak coś jakiego,
przy twojej śmierci to ja znalazłem telefon na dzwonię do Andrzeja i Andrzej przyjedzie. To. Tak, profesor Andrzej Geremek. No. I popatrzy mnie. I powiem nie. Ale Krzysiek, sam ale daj mi kończyć. No, Andrzej. Mów. I lekarka się zgodziła. I znowu dzisiaj chcieli trzecią butelkę mnie tego wpierdolić. A ja poczułem się bardzo dobrze. Świetnie. No i ty, ale... I napisałem te pismo, jak wymieniłem do pani doktor. Ona pogadała z ordynatorem. I nie, do domu nie pójdziesz. Ja mówię, dlaczego? To wezwała co? Karetka pogotowia, że się sprzeciwiałem i krzyczałem do chorości. Zawieźli. Bardzo dobrze. Ładny lekarz. Pięknie, wspaniały. Ale Krzyś. Ale daj mi odpowiedzieć. No. Piękny, wspaniały lekarz Koroszczy. I co? Spojrzał na mnie tylko, mój panie Koronowicz, czego pan tu przyjechał? Pan się nie nadaje do Choroszczy. Pan się nie nadaje tu. Pana do widzenia. Żegnam. Żegnam. Powiedział, żegnam. Wypisał jak się nazywa? Receptę. No i... kartę informacyjną szpitala i karetka pogotowia szkolna 17. Wiesz pan. No i to jest właśnie, lekarz, lekarz... Pan nie wyraża zgody sam. Którego pozdrawiamy, że nie wyraził zgody. Z tego względu, że Krzysztof się nie nadaje do tego szpitala. Po prostu to jest tak, że... Jeżeli pan nie nadaje, tutaj pan się nie nadaje. Ja wiem, że pan nie jest chory. No ale co? Ale źle ci lekarz powiedział? Bardzo dobrze. Proszę bardzo. Czuję się dobrze, czuję się fajnie. Rewelacyjnie. Tylko Krzysiek. Andrzej, czuję się rewelacyjnie. Nie, no tak. Jak? Tylko Krzysiu, ja mam do ciebie jedną prośbę. Niech to będzie nagrane, że proszę ciebie o branie leków. Będę brać. Nie będziesz się ze mną kłócił? Nie. O branie leków? Nie. Nie? Nie. Na pewno? Na pewno. Dobra, trzymam cię za słowo i życzę ci naprawdę, żebyś wrócił do zdrowia. Dziękuję bardzo. A tego chuja Pawełka z Warszawy niech on się jebie, kurwa. I zibi nie trybi. I zibi nie trybi, kurwa. Następny, kurwa. Frajer. Bo co? Bo on się boi sam przyjechać? Bo on się boi sam pogadać? Tylko sprowadza Zibi. Jakiś Zibi dydego, nie, kurwa, nie trybi. Który kurwa nie trybi? No to ludzie, powiedzmy sobie szczerze, jaki ten człowiek ja może być? Ja powiem ci, Paweł, ten, nie Paweł, ale Zibi, że on nie jest ani trybi, ani chuj. Bo trybi nie, to trzeba posmarować, to wtedy jedziesz. A jak kurwa nie posmarujesz, ale Krzysiek, ale Krzysiek zybiegł, nawet żebyś posmarował, nie wiem czym, to on by i tak nie zatrudnił, bo to jest głupek. Naćpany gość, najebany, że on w ogóle nie trybi. To jest frajer spod bramki. Tyle, że mam pretensje do Pawła. Do Pawła mam pretensje, że kogoś takiego sprowadza. Bo co on? On myślał, że on kogoś tu wystraszy? Nie, bo ja mogę przyprowadzić chłopaków z osiedla 10 i tego zybiego, kurwa, pojebanego, nietrybiącego, kurwa, pierdolo i tyle, kurwa, no i na tym się skończy. Nie, bo za mną chłopaki idą chłopaki, naprawdę.
Nawet pójdę pod Zodiak czy gdzieś, poproszę chłopaków, żeby mu wjebali, to i tak będzie miał przejebane. I co mi taki Zibi zrobi? A tym bardziej dla ciebie. Panie profesorze. Bo za tobą idą ludzie. Idą widzą.